Karibu. Karibu kochani, z tej strony Ola, Hajk i Kazik. Dzisiaj Was zabieramy na bardzo ciekawą wycieczkę, z której dowiecie się, czy herbata może być purpurowa. Na wycieczkę zaprosiła nas para znajomych i powiem Wam szczerze, że ja nigdy wcześniej nie słyszałam o herbacie purpurowej. A Wy słyszeliście? Ale już na wstępie zostaliśmy poczęstowani właśnie herbatą purpurową. Więc zobaczcie na jej kolor i faktycznie on jest taki różowawy, purpurowy, a więc no, muszę przyznać, ciekawa rzecz. Zaczynając jednak od początku, znajdujemy się na plantacji herbaty Gatura Greens. Plantacji, która należy do rodziny Roberta, naszego przewodnika dzisiaj. Plantacja znajduje się w pobliżu rodzinnego domu Roberta. Jak widzicie, są tam różne perełki, jak na przykład kąpiel z widokiem. Jedziemy teraz zobaczyć Purple Farm Plantation, czyli tam, gdzie herbata rośnie. Plantacja została założona w 1959 roku przez dziadka Roberta, czyli 63 lata temu. I powiem Wam, że było to coś naprawdę niespotykanego, ponieważ w tamtym okresie Kenia była wciąż kolonią brytyjską i tak naprawdę niewiele czarnych osób miało pozwolenie, żeby mieć swój własny biznes, żeby cokolwiek posiadać. Więc dziadek Roberta, jako czarny Kenijczyk, naprawdę nie wiem, czy miał szczęście, znajomości, ale w każdym razie był jedną z bardzo niewielu osób, które posiadały w tamtym okresie swój własny biznes. Tutejsza farma ma 120 akrów herbaty. 100 akrów herbaty czarnej i 20 akrów herbaty fioletowej. I na tym obszarze pracuje 110 osób, które praktycznie codziennie zbierają herbatę. W naprawdę dobrym dniu jedna osoba potrafi zebrać 90 kilo herbaty. Nie wiem, czy Wy sobie to wyobrażacie, ale 90 kilo. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik o herbacie, to możecie zauważyć, że herbata czarna, podobnie jak i purpurowa, pochodzą z prawie tej samej rośliny. Camellia sinensis. Różnica jest w liściach i oczywiście składnikach, które są w tych liściach. Tutaj możecie zobaczyć herbatę czarną, czyli rośliny o takich mocnych, zielonych kolorach oraz herbatę purpurową w tych takich ciemniejszych, przygaszonych kolorach. Herbata purpurowa zawdzięcza swój kolor liści dużemu nagromadzeniu antocjanów. Tak naprawdę, mimo że mutacje w roślinie Camellia sinensis zachodziły naturalnie, doprowadzając do zwiększonej ilości antocjanów w liściach, to naukowcy przestudiowali te mutacje i utrwalili je w nowym gatunku herbaty, który został zatwierdzony w 2007 roku, herbacie purpurowej. Antocjany są związkami naturalnymi, które występują w różnych roślinach, np. porzeczkach, borówkach czy kapuście czerwonej. Badania wykazały, że antocjany mają ogromną ilość prozdrowotnych korzyści. Na przykład mają silne właściwości antyoksydacyjne, silniejsze niż witamina E, C i beta-karoten, dzięki czemu działają na przykład przeciwnowotworowo. Korzystnie wpływają na układ krążenia i nerwowy, a także działają przeciwzapalnie czy pozytywnie wpływają na wzrok. Pierwszym krokiem w produkcji herbaty nie dłużej niż kilka godzin po jej zebraniu jest jej więdnięcie. Świeżych liści herbaty nigdy się nie parzy, gdyż substancje prozdrowotne by się nie uwolniły, dlatego tak ważne jest jej więdnięcie, suszenie, rolowanie. Pod tą wielką misą jest ogień i mimo, że niektórzy mówili, że to jest fajne, relaksujące zajęcie, możecie tutaj zobaczyć, że ja bardzo ostrożnie biorę tą herbatę, bo naprawdę bałam się, że się sparzę. Drugim etapem w produkcji herbaty jest jej rolowanie. Ten etap pozwala uwolnić substancje prozdrowotne, ale także aromatyczne, które są równo rozprowadzone po liściach. Byliśmy już na plantacji, zebraliśmy herbatę, przeszliśmy przez proces suszenia, rolowania, a teraz idziemy nad wodospad i później będziemy kontynuować z obiadem i z ceremonią herbaty.
skąd się biorą banany w naszym sklepie. No właśnie stąd. Może niekoniecznie z Kenii. Nie wiem, ile Kenia eksportuje i nie wiem, czy eksportuje do Polski, ale właśnie z takich plantacji bananowców. Jest ten las bardzo gęsty i słychać wodę. Super. Szum robi się coraz większy, więc chyba jesteśmy coraz bliżej. Jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać? Ja bardzo. Już dochodzimy, już widać wodospad. Zaraz wam go pokażę. To jest wodospad dla Kazika, więc na razie siedzimy i czekamy. Chociaż Kazik nie jest zadowolony i chce już iść. W końcu uznaliśmy, że Kazikowi też się należy i wszyscy weszliśmy do wody. Obiad obiadem i już po obiedzie, a przed nami degustacja herbaty. Trzecim krokiem w produkcji herbaty jest oksydacja, natomiast ostatnim suszenie. W czasie, kiedy my zażywaliśmy kąpieli w wodospadzie, nasza herbata zażywała kąpieli słonecznej. This is the time. Now these are the range of tea that we grow, we harvest and we produce at our factory. What we have for today, we have black oolong, we have green tea, yellow tea, purple tips. Then you have golden tips and you have hibiscus. Czy wam też te herbaty przypominają szklanki z piwami? Ja miałam takie skojarzenie. Dajcie znać, czy wy też. Normalnie Kazik nie pije herbaty, chyba że to są herbaty ziołowe, mięta, malina, ale tutaj zrobiliśmy mały wyjątek i spójrzcie, jak mu smakowało. Nasza wycieczka do fioletowej herbaty Purple Tea się powoli kończy i właśnie dostaliśmy też herbatę, którą sami zebraliśmy i wysuszyliśmy. Właściwie to Kazik dostał. My się z wami już żegnamy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuk do góry. Prześlijcie go komuś, kto miałby ochotę zasmakować herbaty kenijskiej. I napiszcie mi w komentarzu, która herbata wam się najbardziej podoba. No to do zobaczenia. Pa!